Cześć, witajcie. Jak zapewne wiecie, dosyć sporo ostatnio nagrywam o Shrouded. No i głównie tą gierkę chwalę. Nagrywam poradniki, razem z Michaelem robimy streamy tutaj z podboju świata Shrouded. Głównie tą grę chwalimy. Chwalimy ją za budowę świata, chwalimy ją za to, jak tutaj ładnie jest zrobione światło, za to, jakie są tutaj mechaniki. No ale żeby nie było tak różowo, postanowiłem też nagrać o tym, co mnie wkurza, co mnie drzaźni, o tym, jakie błędy spotkałem. I tutaj mam wrażenie, że twórcy dają mi w myślach. Ponieważ gdy dzisiaj próbowałem uruchomić Shrouded, pojawiła się aktualizacja. Pojawiła się informacja, że muszę zaktualizować, więc wszedłem sobie też w patch noty i moim oczom pojawiło się coś takiego. Shrouded patch notes. Lista zmian dla łatki numer 2, wersja 0.7.0.2. No i cóż, lecimy z tym koksem. Pozdrowienia z rodzeni z ognia. Oto nasza druga duża aktualizacja do Enshrouded. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili problemy. Wasze wsparcie jest dla nas zarówno pomocne, jak i motywujące. I co jest tutaj fajnego? Twórcy faktycznie słuchają graczy, robią te zmiany, robią aktualizacje, naprawiają błędy, które są im zgłaszane. Że cześć i chwała im za to. Może faktycznie będzie z tego coś. To znaczy, już jest z tego coś. Dobrze wiecie, że mi się Shrouded bardzo podoba i nie wiem, co by musiało się stać, żebym nagle zaczął jechać po tej grze. Jeżeli grasz na serwerach dedykowanych, musisz upewnić się, że na serwerze działa ta sama wersja gry. No będę musiał wejść na serwer i sprawdzić, bo faktycznie zbliża się czas live'a, a się okaże, że serwer leży, nie? No ale przejdźmy do samych zmian. Pracujemy nad poprawką dotyczącą częstotliwości wyświetlania 60 Hz, ale ze względu na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych testów zamierzamy udostępnić ją jako opcję opcjonalną za kilka tygodni. W ten sposób gracze, którzy uznają, że jest to ważna część ich doświadczenia, mogą pomóc nam przetestować tę grę bez żadnych potencjalnych problemów wpływających na całą społeczność. Więcej informacji na ten temat później. A teraz, co dobrego. Dziennik zmian. Stabilność i wydajność. Naprawiono kilka rzadkich awarii. Dodano większe bezpieczeństwo procesu zapisywania, aby uniknąć problemów z zapisywaniem i lepszą ochronę zapisanej gry w przypadku awarii. No na szczęście coś takiego mi się nie zdarzyło. Moje save'y wciąż są bezpieczne, przynajmniej mam taką nadzieję. Zmniejszono obciążenie procesora w przypadku bezczynnych serwerów. No raczej dosyć oczywista rzecz. Poprawiono wydajność w dużych bazach graczy i dużych polach uprawnych. To mi się zdecydowanie przyda, ponieważ mam w planach rozbudować swoją bazę i mam w planach też dosyć dużo pól porobić. Tryb wieloosobowy i serwery. Naprawiono problem, który mógł uniemożliwić dołączenie do serwera, gdy poprzednia sesja została anulowana lub uległa awarii. Na szczęście też się z tym nie spotkałem, więc plus, ale dobrze, że coś takiego jest, nie? Rozmieszczono świat gry. Rozmieszczono wędrujących wrogów w kilku obszarach w celu lepszego zrównoważenia. Naprawiono więcej przypadków wrogów z nieprawidłowymi poziomami dla regionu, w którym się znajdowali. Naprawiono błąd, w wyniku którego płomienny ołtarz w pobliżu kołożenia całunu mógł spowodować zniknięcie mgły z całego świata. Nie w ten sposób masz ocalić Emberville. Nie zdarzyło mi się, ale tutaj akurat żałuję, nie? Fajnie by było mieć dostęp do całego świata, żeby go móc w miarę spokojnie eksplorować. Gra uniemożliwia teraz aktywację punktów zapisu, gdy znajdują się one w śmiertelnej mgle. No to akurat jest bardzo przydatne. Głupio by było się rodzić i umrzeć od razu, nie?
Naprawiono błąd, który mógł powodować pojawienie się wosku i miodu w bazie gracza bez konieczności zbierania najpierw ula. No tutaj akurat żałuję, bo wosku i miodu to brakuje zawsze, nie? A miodzik jest miodzio. Zwłaszcza w jedzonku, które nam dosyć mocno boostuje wytrzymałość. Dopracowano kilka interesujących miejsc. Poprawiono dźwięk sępów. Słyszeliśmy i was, i je. Przynajmniej tak jakoś to było napisane w angielsku. Tutaj coś się zagubił, widać tłumacz. Naprawiono kilka problemów z nieprawidłowymi dźwiękami otoczenia. Naprawiono problem z wyciszaniem muzyki w lochach po walce. Nie zwróciłem na to uwagi, ale chyba faktycznie tak było, że nie odpalała się ponownie druga muzyczka, nie? Naprawiono synchronizację pułapek w iglicach w sesjach wieloosobowych. No z Michaelem tutaj odwiedziliśmy kilka, nam się chyba to nie zdarzyło. Aczkolwiek dobrze, że to jest. Rozgrywka. Naprawiono przypadki, w których zapisywanie plonów podczas wychodzenia i ponownego uruchomienia świata gry nie działało prawidłowo. I tutaj się zgodzę, ponieważ myślałem, że po prostu ja czegoś zapomniałem, ale miałem kilka takich sytuacji, że posadziłem plony, wracałem do gry i ich nie było. Zrzucałem to na swoją sklerozę, okazuje się jednak, że to był błąd gry. Także troszeczkę mi to ulżyło. Zwiększono koszt wytrzymałości dla ataku z wyskoku. Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze spinający się po ścianach i drabinach mogli sobie wzajemnie przeszkadzać, choć to było zabawne. No i tu muszę się zgodzić. Faktycznie mieliśmy z Michaelem kilka razy taką sytuację, że się spychaliśmy nawzajem z drabiny i troszkę śmiechu przy tym też było. Wodna aura nie leczy już, gdy gracz jest martwy. W ogóle z tą wodną aurą chyba dość mocno przegięli, ponieważ już drugi raz ją nerfią. Musiała być naprawdę bardzo OP, nie? Zmniejszono ilość gałązek potrzebnych do wytworzenia strzał. I to jest dobra informacja, ponieważ faktycznie strzał się robi tutaj od cholerki, a tych gałązek szło na nie, także większość drogi, jak biegałem i tak skręcałem, żeby zebrać jakiś krzaczek, żeby mieć kilka gałązek, nie? Zwiększono plon gałązek z uprawnych krzewów. No to czytaj punkt poprzedni, nie? Zwiększono uzysk piór z ich źródeł. No i to też uważam, że jest dobre, ponieważ jak tam zabiliśmy ptasiora, no to były chyba z 4 czy 5 piórek. Teraz mam nadzieję, będzie ich więcej, więc i strzały będzie łatwiej produkować. Zmniejszono ilość lnu potrzebną do wytwarzania wysokiej klasy zestawów zbroi. I faktycznie, kiedy produkowałem zbroję, tego lnu chyba szło w setki, więc wyglądało to na takiej zasadzie, że robiłem sadzonki, sadziłem, czekałem aż wyrośnie, przerabiałem ten len na, nie pamiętam, nurek, włókno. Później z tego musiałem wytwarzać materiał. No roboty było co niemiara, to się zgadza. Obniżona ilość zasobów potrzebnych do wytworzenia ozdobnych książek. Nie wszystkie książki są kołem czasu. Nie robiłem ich, ale faktycznie tutaj ludzie skarżyli się, że no trzeba od cholery, nie? Tych kartek papieru zbierać, żeby zrobić jedną książkę taką ozdobną. Bloki muru zamku mają teraz taki sam maksymalny rozmiar stosów wynoszący 5000, jak inne klocki. Naprawiono przypadki, w których otwarte drzwi blokowały strzał lub inne pociski. Chyba mi się to nie zdarzyło, ale w ferworze walki mogłem tego nie zauważyć, nie? Naprawiono rzadkie przypadki, w których zrabowana broń miała nieprawidłowy poziom przedmiotu. I tu też nie jestem pewien, czy na to trafiłem, nie zauważyłem tego. Budowanie i terramorfowanie. Motek budowlany nie pozwala już na wycinanie otworów w niezniszczalnych materiałach, takich jak fundamenty skalne na dnie świata. Ale to było zabawne. No, nie zdarzyło mi się jeszcze tak głęboko przekopać. No i już wychodzi na to, że nie będę miał okazji. No dobra. Tyle od twórców. A teraz zapraszam do gry. Zobaczymy, czy faktycznie
błędy, które my spotkaliśmy, są naprawione, czy wciąż jeszcze trwają. I od razu przetestujemy sobie to, co zrobili twórcy. Faktycznie to działa, czy tylko nas ściemniają. Także serdecznie zapraszam do Enshrouded. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w Enshrouded i taka pierwsza rzecz, którą zauważyłem, wydaje mi się, że znacznie łatwiej się ścina drzewa. Po prostu chodzi mi o to, że nie trzeba aż tyle uderzeń, żeby to drzewo ściąć. Mogę się tu oczywiście mylić co do tego, ale no nasinałem się tyle tego, że jakoś tak od razu rzuciło mi się to w oczy. Co za tym idzie, no znacznie więcej będziemy mogli zebrać jednym toporem. Nie trzeba będzie już latać z pełną kieszenią toporów. Zdecydowanie jest na plus, chociaż teraz to ścinanie idzie naprawdę szybko. Czy to źle, czy to dobrze, no... Powiem tak, mi nie przeszkadzało, że ścięcie drzewa zajmowało ciut dłużej, ale z pewnością dla kogoś, kto musi zebrać tego tysiące, bo będzie chciał coś z drewna wybudować, jest to jak najbardziej wiadomość pozytywna, nie? To do pól, no jestem w trakcie przygotowywania właśnie. Zobaczymy, jak to będzie działało, ta optymalizacja, czy faktycznie... Faktycznie, no, nie będzie się to cięło. Tyle się drzew naścinałem i ich nie widzę. Drugą rzeczą, którą chciałem sprawdzić, jest fizyka. Nie wiem, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. Mamy kamek na wózku. Jakoś się tak stało, że nie mam siekiery pod ręką. Trochę pomachać, żeby ten wózek zniszczyć. Ale powinno dać się udać. No cóż, kamyk ciągle wisi. Nie, żeby to był jakiś duży problem, nie? Ale... jakieś przedmioty umieszczone na innych, czy też w innych, to mogłyby spadać. Mówię, jest to drobiazg, ale byłem ciekaw, czy zrobili. Z drugiej strony, no, też nie ma co narzekać, bo strasznie ułatwia nam to budowanie, nie? Nie musimy zbytnio kombinować. Jesteśmy teoretycznie prawie że w stanie w powietrzu budować, więc... Ja się tutaj pastwię w tej chwili. Aczkolwiek, skoro już naprawiają błędy, nie? No to chociaż niech usuną takie, które są dosyć rażące, nie? No tutaj fizyka jest rażąca. Może nie tyle rażąca, co bardziej śmieszna. Właśnie, mieliśmy sprawdzić te strzały, nie? Tak, cały czas jestem w trakcie budowy, więc mieszkam na jednym wielkim polu budowy póki co. Strzały. Weźmy sobie jakieś zwykłe. 10 gałązek na 50. Nie pamiętam, czy wtedy było 50 czy 20. Bym musiał na jakieś tam poprzednie filmy zerknąć, ale to nie w trakcie nagrywania. Jeden worek jadowy na 25 strzał. Nieźle w sumie. Pióro tylko 5 sztuk. Tutaj na pewno jest zmniejszone, bo tych strzał akurat używam. Nie no. Bardzo fajnie, nie? Będzie można troszeczkę więcej tych strzał wytwarzać. Dobra, to sobie może zobaczymy, ile leci z ptasiorów w takim razie, nie? A dobra, dolatujemy do naszego ptasiora, a przynajmniej kiedyś tu był. Mam nadzieję, że nie strzelił kocha i nie wyniósł się stąd.
Często go tu ubijałem. Byliśmy chyba na jakąś zadymkę. Burzę piaskową albo coś w tym deseń. Więcej niż było, bo nie wiem, od 2 do 4 chyba się pokazywało, ale jedno pióro, nie wiem, dupska nie urywa, nie, powiedziałbym, chyba że te na wyższym levelu ciut więcej robią, dają, zerknijmy sobie na te trochę trudniejsze ptośki. Wiem, że miałem się tutaj kupić typowo na błędach, ale no nie ma ich tutaj aż tak dużo. Przynajmniej no nie spotkałem się tutaj z jakimiś naprawdę przeszkadzającymi błędami. Nie wiem, w którą stronę lecieć. Ej kurna, nie na tą iglicę skoczyłem? Tak na to wygląda. A nie, dobra, w porządku. Po prostu się zakręciłem. Tutaj powinny też być jakieś ptaszki. Więc sobie oblukamy. Jesteśmy, jakby ktoś się pytał, a nie rozpoznawał okolicy, przy kopalni, w której zdobywaliśmy żelazo. O, jest ptasior. A mnie szybko zauważył. Wszystkie po 5 piór dają po prostu. Nie jest może to jakieś super, no ale jest to zdecydowanie lepsze niż nic, nie? Jakby ktoś zamieszkać w gnieździe, właśnie zauważyłem, że istnieje tu taka możliwość. Spała. No dobra, szukamy dalej. W sumie, skoro jesteśmy przy tej kopalni z żelazem, chciałbym wspomnieć tutaj o pewnym błędzie, który mnie strasznie irytuje. Bo muszę najpierw dojść do robaczków. Znaczy, o błędzie. Nie no, źle się wyraziłem, to nie jest błąd. Jako taki. Chodzi mi właśnie w momencie, kiedy... to by się mogło skończyć źle. Chodzi mi o to właśnie, że w momencie, jak używamy różdżki... Ale raz zobaczcie. Co to w ogóle za zadyma? Latający duch, robaczki. Dobra, ale właśnie o robaczki mi chodzi, tylko chciałbym, żeby ich było więcej. Jeżeli jest ich więcej, jest problem w momencie, kiedy chcemy jakiegoś konkretnego zaatakować, nie? Nam się zablokuje na jakimś dziwnym
i po prostu ma pocha. A jeżeli nawet namierzamy cel, no fajnie by było, żeby była opcja przełączania, nie? Tego celu. Ponieważ zablokuje nas na tym jednym i no dość łatwo to może doprowadzić do śmierci. Także tutaj przydałoby się troszeczkę więcej elastyczności, nie? Żeby faktycznie to namierzanie celu można było w miarę fajnie przełączyć bez jakichś większych problemów, żeby można było sobie zmieniać w jakiś sposób cele. Nie wiem, no przy namierzeniu na przykład, nie wiem, rolka z jakimś przyciskiem, żeby te cele nam zmieniała. Chyba, że jest coś takiego, a ja po prostu nie znalazłem tego skrótu, to też jest całkiem możliwe. Ale no nie kojarzę, żeby była taka możliwość. Kurde, ktoś tu do mnie strzela. Normalnie z trzech stron mnie zaatakowali. Weźmy, ogarnijmy temata, bo głupio by było. Głupio, wstyd by było, nie? Tutaj paść. Kurde, jest ten patałach, nie za bardzo mam ochotę na walkę z nim. Są w stanie wylecieć jakby mu pod nogami, nie? Wtedy, kiedy walczyliśmy... Nie, z brązu. Wtedy, kiedy walczyliśmy... Nie mam siekiery, prawda? Mam. Jaki fart. Wtedy, kiedy walczyliśmy, jego ataki jakby nas nie dosięgały, nie? Kiedy byliśmy z nim w zwarciu. W tej chwili... potrafię zrobić kuku, nie? No ale i tak chyba wciąż najlepszą techniką jest podejście bezpośrednio do niego, nie? I walka. No dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze nam się uda znaleźć. Nie jestem pewien też, czy czasem nie zwiększyli jakby zużycia energii na kopanie surowców, chociaż wydaje mi się, że to też było zależne od tego, jaki surowiec kopiemy. Tutaj akurat no, kopię żelazo, więc ten jeden z wyżej levelowych, że się tak wyrażę. Więc może przez to to zużycie jest duże, ale no po prostu wydaje mi się, że kiedyś mogłem wykopać tego ciut więcej. Oczywiście wszystko tutaj też jest zależne od buffów i tych podobnych rzeczy, więc moje wrażenie może być mylne, nie? Jeśli o to chodzi. Jedną troszkę irytującą rzeczą, w żadnym stopniu nie przeszkadzającą, jeśli chodzi o samą grę, nie? Ale troszkę irytującą, zobaczcie, na gruncie wygląda to tak, nie? Czyli mam całe budki. Jak wejdziemy sobie na mur, wchodzimy jakby w tą najwyższą teksturę, nie? Nie jest to w żaden sposób uciążliwe, nie zdarzyło mi się jeszcze zablokować w teksturze. A nawet jeżeli, to nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym nie dał rady z niej wyskoczyć. No ale...
Nie wiem, czemu zapomniałem lotnik włączyć. No ale mogliby to troszeczkę poprawić, nie? Chociaż tak jak mówię, no jest to pierdoła. Wspominałem, nie? Przed chwilą zaledwie o tym, że nie udało mi się zablokować teksturze. No otóż udało. Jak widzicie, wyjścia stąd nie widzę. Chyba, że spróbujemy kucnąć, może się uda. Ale też jest lipa. Także uważajcie na żmija, bo można się zblokować. Na szczęście nie jesteśmy we mgle. Spokojnie, mam nadzieję, że będziemy mogli się przenieść. Teraz sprawdzimy zresztą. Czyli obywa się bez restartowania gry. Także no, jednak zablokować się da w teksturze. Wiem, że jak dotąd mi się nie udało, no ale jak widzicie, jednak się udało. Wpadek FPS-ów przy zapadaniu nocy chyba ciągle występuje. Nie jestem pewien, ale miałem wrażenie, że trochę mnie tutaj spowolniło, więc zakładam, że tak. Tutaj chciałem się przyczepić, że pomimo, że mam wszystkie przedmioty potrzebne do budowy, nie mogę zbudować użyźnionej gleby uprawnej. Ale zauważyłem, że po prostu farmerka nie ma swojego domku. Także weźmy ją sobie, postawmy w chatce i zobaczmy, czy tym razem się uda. I teraz bez problemu możemy wyprodukować użyźnioną glebę uprawną. Także pamiętajcie o tym, żeby ci współtowarzysze niedoli mieli dach nad głową. Wspominałem już o błędach z teksturami. Też jest jedno drzewko. Jest to ewidentny problem na wszystkich grach, ponieważ to jest akurat na serwerze dedykowanym, na którym gram z Michaelem, ale tak samo występowało to w mojej grze. Kiedy ściąłem to drzewo, tekstury z niego zostały. U mnie co prawda to się to wróciło do normy, ponieważ nie miałem jeszcze na tyle rozbudowanej bazy, że to drzewo odrosło i za drugim razem było wszystko ok. Tekstury znikły. Tutaj no już bazę mamy chyba większą niż dosięga tego drzewa akurat. Także ono nie odrasta i te tekstury zostały. No jest to pierdoła, nie? Ale jest jakby nie patrzeć błędem. Zobaczymy, czy Wilkor się ciągle klinuje. Gdzie on był? Gdzieś tutaj. No, nasz kumpel też ciągle sklinowany, także tutaj też ten błąd nie został usunięty. Innym błędem jest kwestia uli. No to trochę fizyka tutaj dowodzi, albo zamocowanie danego przedmiotu do danego drzewa, nie? Cholera, jak na złość, teraz nie mogę znaleźć tego ula. No tutaj jest. Część z tych uli, jeżeli... Ups. Sorry, dude. Jeżeli zetniemy drzewa, o. Tym razem spadł, patrzcie. Miodziek podpierdzielę, bo...
Jak już kiedyś wspominałem, z tym jest zawsze problem. Być może to w takim razie poprawili. Jeszcze sprawdzimy na drugim. Tu był gdzieś drugi ul. To są głupoty, nie? Ale takie trochę irytujące. No tak szczerze mówiąc, więcej grzechów chyba nie pamiętam tutaj, albo nie trafiłem. Jeżeli mi się jakieś błędy jeszcze takie większe przypomną, z pewnością o tym wspomnę. Co? O, właśnie. Jeżeli czasami skaczemy bardzo blisko góry. Powiedzmy, że chcemy gdzieś wskoczyć, gdzieś się wdrapać. Jakieś takie manewry przy samej skale wykonujemy. Ale też nie wszędzie. Czasami uda nam się przeniknąć przez teksturę i troszeczkę jakby w nią wskoczyć. No tutaj akurat mówię, tego nie widzę, ale są miejsca, gdzie to się zdarza. I z takich błędów, które gdzieś tam mi się rzuciły w oczy, no to by było na tyle. Jeżeli wy coś znaleźliście, jeżeli wy trafiliście na jakieś błędy, napiszcie w komentarzu. Postaram się ich poszukać, je ewentualnie odtworzyć. Ale mówię, to nie jest nic, co by w jakiś sposób przekreślało rozgrywkę, co by uniemożliwiało nam popchnięcie dalej gry. Także ja szukam dalej, a my się widzimy w następnym materiale. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.